Moi kochani, jeden z internautów, komentatorów moich filmów napisał mi, że jest zainteresowany tym, aby mieć w sobie na stałe optymizm, aby promieniować nim na innych, zawsze i wszędzie. Podobnie do mnie. Postanowiłem skomentować jego wpis i uwiecznić ten komentarz dla tych wszystkich, którzy borykają się z depresjami, z chorobami dwubiegunowymi wszelkich maści w tych ciekawych, covidowo-świrusowych czasach. Tomaszu i wielu, wielu innych. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Was i wspieram jak tylko potrafię. Mój syn ma również na imię Tomek i ma czasami stany depresyjne. Nie jest łatwo żyć i walczyć ze swoimi demonami, ale warto to robić, bo w pewnym momencie dochodzi się do takiego stanu, w którym już nie schodzi się poniżej pewnego poziomu optymizmu. Tylko cały czas, konsekwentnie, utrzymuje się ten stan w swoim sercu. Tylko tak można żyć, pełnią życia. Tylko wtedy można żyć pełnią życia, kiedy się je tworzy każdego dnia i każdej nocy, o każdej godzinie, w każdym momencie swojego pobytu na mateczce Gai, na statku kosmicznym ziemia. Tylko wtedy można żyć pełnią życia, kiedy jest się kreatorem Jego twórcą, twórcą swojego istnienia. Jeżeli stajesz się odtwórcą, zgadzasz się na bierne naśladowanie innych, wpadasz co i rusz w doły. Tylko tworzenie siebie ma sens i chroni nas przed depresją. Tylko kreowanie, kreacja pozwala nam ochronić swoją duszę przed niszczeniem. Tylko przezieranie się do transcendentu nadaje naszemu życiu sens. Tomaszu, walcz! Idź tam, gdzie słońce i uśmiech, reszta to bzdety. A jak to zrobić technicznie? Zapytał mnie Tomasz. To proste. Pozachwycaj się listkiem, źdźbłem trawy. Kropelką deszczu, powiewem wiatru, światłem księżyca, promieniami słońca, cieniem, który rzucasz w południe. Grudką ziemi albo ciepłem ogniska, pozachwycaj się smakiem pieczonego ziemniaka, zapachem deszczu i burzy. Drogą przez las. I chmurami na niebie. Zachwycaj się sprawnością swoich rąk i stóp, oczu i usz. Podziwiaj i bądź wdzięczny za to, że jesteś taki, jaki jesteś. Ciesz się każdym drobiazgiem i ucz się na swoich błędach. Są Twoim. Najlepszym nauczycielem, najważniejszym, jakiego masz w życiu. Pozdrawiam Ciebie kochany. Wedamir.